Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego w Cieszyńskim Ośrodku Kultury znajduje się od miesiąca, a powstało w ramach projektu realizowanego z czeskim Cieszynem. Tam również działa podobne miejsce. A wszystko to po to, by prezentować i kultywować dziedzictwo kulturowe. Projekt transgraniczny Kaj Ingdzi Inakszy u nas po naszemu realizowany jest od 3 lat. Mamy zawsze te imprezy takie transgraniczne, więc wspieramy się na przykład zespołami, kapelami. Chcemy pokazać jednej i drugiej publiczności, jakie mamy różnice, ale myślę, że więcej mamy tych wspólnych cech, więc staramy się to właśnie pokazywać. Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie podzielone jest na 2 części. Pierwsza to przestrzeń warsztatowa, zaś druga ekspozycyjna, w której prezentowane będą wystawy czasowe. Planujemy zmieniać wystawę, myślę, że kwartalnie, więc pierwsze zaproponowaliśmy żywotki cieszyńskie na przestrzeni wieków. Jak to było kiedyś, jak to się zmieniało i jak to wygląda teraz, bo mamy tutaj w Centrum Folkloru nasz własny strój cieszyński, który został właśnie uszyty specjalnie na to otwarcie i na funkcjonowanie tej przestrzeni. Centrum Folkloru jest dostępne dla zwiedzających każdego dnia w godzinach pracy Ośrodka Kultury. W przypadku większych grup z pewnością warto wcześniej o takiej wizycie uprzedzić. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli grupy są chętne, które chcą do nas przyjść, to myślę, że lepiej by było telefonicznie uprzedzić. Wtedy ja mogę się przygotować, żeby coś opowiedzieć i przedstawić te nasze tutaj wystawy, które akurat będą w tym czasie. Ale też indywidualne osoby, wiem, że tu się zjawiają, rozmawiamy bardzo chętnie. Wszyscy są mile widziani. Myślę, że od 8 do 16, gdzie ja przeważnie jestem, to myślę, że to jest najbardziej odpowiedzialne. Czas, żeby się tutaj zjawić. W Cieszyńskim Ośrodku Kultury już od miesiąca działa Centrum Folkloru. Jak się sprawdza i jak funkcjonuje, możecie zobaczyć sami. Marta Szymik-Telesz dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl.